Hej, siemano ludzie, z tej witam was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj jak widzicie na załączonym obrazku otworzę sobie najnowszą serię Mega Crack 2018-2019 Liga Hiszpańska a jak wbijecie 500 łapeczek w górę to postaram się załatwić więcej rzeczy z tej edycji wysłał mi to mój znajomy z Hiszpanii, oprócz tego co tutaj widzicie mam jeszcze gazetkę Hugona również z dodatkami fajnymi, ale to w kolejnym odcinku. Odpoczniemy sobie troszeczkę od Fify 365 2019. No i zobaczymy, czy uda mi się coś ciekawego trafić. Ci, co mnie oglądają, no to wiedzą, że staram się y, otwierać też tą edycję. Lubię bardzo ligę hiszpańską. Z tego, co widziałem, można jeszcze w tej edycji trafić Cristiano Ronaldo w Realu Madryt. Nie wiem, czy ta edycja wyszła jeszcze przed jego transferem do Juventusu, czy jak to było, ale widziałem, że jeszcze jest. No to zobaczymy, czy uda się trafić chociażby Ronaldo albo Messiego. Fajnie by było, więc lecimy. Ja Wam pokażę, co tutaj jeszcze można trafić. 420 kart bazowych, tak mi się wydaje. 20 z e, Kudos, czy jakoś tak. Jeżeli źle przeczytałem, to przepraszam. 20 top 20, 60 All Stars i 20 Panini Generation nie, czy jakoś tak dobra, lecimy ojojoj, ależ to się ciężko tak otwiera ale udało się jeżeli chodzi o ligę hiszpańską bardzo mi się podoba to, że z drugiej strony są właśnie takie statystyki naprawdę bardzo mi się to podoba Dlatego strasznie lubię tą serię. Jak mi się uda to może załatwię sobie zestaw startowy. No i mamy tutaj pierwszego zawodnika z Athletic Bilbao. Dalej mamy tutaj z Deportivo. Fajne, ładne są te karty. Mi się one naprawdę strasznie podobają. Tutaj jest Levante Boateng. Boateng. Zobaczcie jaką ma maskę w ogóle. Nie wiem, gdzie tu jest karta specjalna. O taką ma y, czapeczkę jak, y, kask jak Pecz No i co? No i będzie karta chyba specjalna tutaj zaraz. Zaraz zobaczymy. I jest to. O, proszę bardzo, logo. Mamy pierwszą kartę specjalną. Logo. No i z tyłu wygląda to w ten, no to sposób fajnie, bo tutaj są y, statystyki tego to stadionu. No a tutaj, wiadomo, Mamy statystyki z tyłu piłkarza każdego, który jest na mm, kartach. No podoba mi się strasznie ta edycja. OK. Mamy pierwszą kartę specjalną logo. Zobaczymy, czy uda się trafić mm, coś lepszego. Więc lecimy z drugą saszetką, Pedro Leon. Tu mamy bramkarza. Zobaczymy w ogóle, czy wpadną jacyś piłkarze z Realu i z Barcelony. No, Lito z Sevilla. No i proszę bardzo, mamy pierwszego zawodnika z Realu Madryt. No i fajnie. O, a co to. Ojej, czekajcie, co to za w ogóle ten. Za karta jest. A top 20. Czyli coś takiego. Maskotka. Z tyłu wygląda to w ten oto sposób. No, a tutaj mamy y, trenera, trenera, trenera Levante, Paco Lopez. Oczywiście z tyłu też są informacje. Tu mamy 4-4-2, pewnie taktyka, którą przeważnie jego drużyna gra. Ok, lecimy z trzecią saszetką. Postaram się załatwić jeszcze naklejki, naklejki też były bardzo fajne. No niestety w tym roku nie byłem w Hiszpanii, więc nie kupiłem sobie sam tego. Oj, ten już był. No to niestety trafiła mi się powtórka. Ojej, ten też. To co, to jest ta sama? Nie, to nie jest ta sama, bo mam tu kolejnego zawodnika Realu Madryt Nacho. Jest Nacho, więc mam już dwóch piłkarzy, więc bardzo się cieszę. Zobaczymy, czy wpadną mi jacyś piłkarze z Barcelony. Tu mamy kolejną kartę top 20 i mamy tutaj... Hmm, Drużynę, która cieszy się z Seville, nie wiem czy ze zdobytej bramki, czy co. Wow! O, Panini Generation! No to też jest fajne, Lucas z Atletico Madrid. Bardzo ładne są te karty. A z tyłu tutaj wygląda to w ten oto sposób. Okej, okay. czyli te, to, te Panini, widzę Generation, to nie są świecące, no ale trudno. Zobaczymy, czy będę miał szczęście. I czy mi się uda trafić hmm, właśnie jakąś fajną kartę z Realu bądź z Barcelony. Mamy pierwszego zawodnika z Barcelony. Dembele, który jest u mnie w Fifie 18. Williams z Bilbao. Taka trochę, nie wiem, jakby sobie ziewał. Korea z Seville. O, tu będzie karta specjalna. O, mamy kolejnego, zobaczcie zaraz. O, zawodnika. A nie, sorry, przepraszam. Okej, okay, nic nie mówiłem. Mamy kolejną kartę. Top 20, zobaczcie. I to mamy tutaj zawodnika z Walencji. Z Walencji, dobra. No to zobaczymy, która saszetka będzie najfajniejsza. Te top 20 są fajne. Ale ja mu chciało coś mega trafić, Po jakie moja mówię, co się dzieje, trafić. Także zobaczymy, może się uda. O, ten nieźle się nazywa. Ibi z Levante. Fernandes. I kartą specjalną mamy kolejne logo. Zobaczcie, kolejna nowa drużyna, tak samo jak tutaj. Beniaminki. Eh no kurcze, ja mu chciał coś fajnego. Fajnie się otwierają te saszetki, w ogóle tak nie niszczą się, zobaczcie. Jest kolejny zawodnik z Barcelony, Umtiti i również gra on u mnie w FIFA 18. E, czyli mamy dwóch zawodników z Barcelony i dwóch z Realu Madryt, Godin, Atletico Madryt. Mamy bramkarza. Tu mamy Suareza, ale nie tego. To jest Hetafe. I mamy tutaj All Star. Jest pierwsza karta All Star. Plano. I czy tu coś też będzie? Nie. Tu mamy trenera Mohamed. <grywia> Antonio Mohamed. Te karty All Star też są bardzo fajne. Zresztą, yy, no, karty z ekstraklasy są podobne. Nie wiem, czy będzie Ekstra ekstraklasa w tym roku. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli ktoś coś wie. Ja jeszcze nic nie wiem. Lecimy w kolejną saszetkę. Bones. No, ja tutaj liczę na jakieś. Wiecie co, nie? Jakiegoś Messiego, Ronaldo byłoby fajnie. O, zobaczcie, jakie fajne. Top 20. No, to mi się też podoba. I tu coś będzie jeszcze. Nie, tutaj jest bazuweczka. Więc jak na razie bardzo mi się podobają te top 20. All-star też są fajne. Jeszcze trzy saszetki do końca zostały. Więc może będzie szansa. Taka saszetka kosztuje 1 euro, więc nie niedrogo. W boxie nie wiem, ile tam mają tych saszetek. Dobra, może coś tutaj będzie. Mamy Diopa, diop. diop, 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 Diop. Benzema, który się pięknie rozkręcił w Realu Madryt teraz. W tamtym sezonie miał ogólnie 5 bramek, a teraz ma już 4, więc no rozkręca się gościu. Nie ma Ronaldo, strzela Benzema. No nieźle. Mamy tutaj lato. Jest i lato. I kolejna karta specjalna All Star Fornals. For I tutaj będzie bazóweczka. No, ładne są te karty specjalne. Mi się naprawdę bardzo podoba ta edycja Mega Crack. Ale jeszcze bardziej mi się podoba ta druga hiszpańska Adrenalin XL. Nie, oni to tam mają nazwane Ojer, Ojer z Lewante bramkarz. Przedostatnia saszetka. No kurczę. Roka, nie wiem jak mi wybierał tam gościu, te saszetki, Korea, Atletico Madrid, Raul Garcia, Bilbao. I jest kolejny All Star. A tu będzie chyba Panini. O Panini Generation. No, też, też są fajne. Szkoda, że nie są świecące, ale ładnie wyglądają. No i co? Będzie jakieś wielkie boom, Czy nie będzie? Ostatnia saszetka, moi drodzy. O, tak się nie da, niestety. O, o, nie pożałowali tutaj kleju. No i zobaczymy, czy będę miał szczęście. Ale mam jeszcze tam saszetki w hugonie w tej gazetce. Gomez. Mina z Valencji. Jose, nie wiem czy to się tak czyta, więc sorry. Tutaj pewnie też będzie bazówka, tak? Jest to to, jest to to. Jest to trener. I uwaga, kolejna karta specjalna. All Star. Portu. No szkoda, że nie udało mi się trafić Cristiano Ronaldo lub Messiego. Byłoby naprawdę bardzo fajnie. Ale strasznie mi się podoba kolorystyka tych kart specjalnych. Jest naprawdę bardzo ładna. Na filmie może tego tak nie będzie widać. Ale na żywo naprawdę bardzo mi się to podoba. Ok, to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Troszeczkę trzeba odpocząć od tej fify, bo to, żeby się za szybko nie znudziło. Chociaż niedługo wychodzi Champions League, tam też się będziemy bawić. Więc ja jestem zadowolony z tej edycji. I tak jak powiedziałem, jak wbijecie 500 łapeczek w górę, postaram się załatwić więcej rzeczy z tej serii. Postaram się załatwić też naklejki. No, i będziemy polować na piłkarzy oczywiście Realu Madryt i Barcelony. Tutaj w tym unboxingu wygrał Real, bo były trzy karty i dwie karty z Barcelony. Ok, ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam wszystkim miłego dnia. No i widzimy się w kolejnych odcinkach, a w kolejnym odcinku to już Wam teraz zdradzę. Będzie gazetka Hugon z dodatkiem. Oczywiście będą tu saszetki i są też limitki, więc zobaczycie sobie, jak wyglądają limitki. Trzymajcie się i do następnego. Pa Pa!